Dobra, G-Play, już mamy wszystko podłączone, cała DJ-ka sprawnie działa. O, już zaczęło się przedstawienie, zobacz tylko! Ty stary, musimy tu dobrze rozegrać naświetlenie, dawaj ustawiaj tutaj wszystko ładnie, słuchaj, tutaj ja ustawię, żeby z góry leciało ładnie. Ty, patrz kurczę, jaki piękny spektakl, widziałeś to? No i zobacz w ogóle jaka publiczność, zobacz ile ludzi tutaj jest, także nie możemy popełnić żadnego błędu. Tutaj co najwyżej mu pomogę, bo co najwyżej za głośno tutaj jest, okej? Okay. Tutaj pokręcę tymi bajerkami, okej? Okay. No dobra, w takim razie już tutaj wszystko ustawione. Zobacz jak tam DJ w ogóle leci i zobacz jak tańczy, widzisz to? No kurde, powiem ci, że pięknie to wygląda. Ja nie mogę. Dobrze, że my mają takich dobrych ludzi jak my, operatorów tutaj całego przedsięwzięcia, nie? No zgadza się, chodź zobaczymy jeszcze na wszelki wypadek, zejdziemy niżej, zobaczymy jak tutaj z bliska to wygląda. Wow, no zobacz tylko ile ludzi się zebrało, ja po prostu nie wierzę w to. Tak bardzo dużo ludzi. Dobra, DJ jest tutaj, fajne oświetlenie, w ogóle takie stworki fajne się pojawiają. Dobra, ja ogólnie dalej zaczynam DJ-ować, ty weź idź popracuj nad tym prawym światłem, bo prawe światło coś tam krzywo działa. Kurczę, ja tam muszę się wspiąć, ale to będzie trudne, słuchaj, postaram się to jakoś naprawić, także idę tam na górę zobaczyć, okej? Okay? Dobra, dobra, lecia, już tutaj wchodzę, wchodzę właśnie za DJ-ką. Dobra, tutaj jeszcze tylko musimy pozmieniać ustawienia. Kurczę, mamy niedogodności, światło jedno prawe nie działa, a wszystko tak naprawdę było sprawne, dosyć sprawne. Tam u góry nic nie jest sprawne, okej. Okay. Tutaj DJ cały czas gra, bardzo dobrze, że DJ-a to nie wybyło z rytmu. Ej, chwila, kto tam jest? O ja, ktoś się tam skrada i niszczy scenę. Czyżby to Grinch? O nie. A kurczę, poniszczymy im święta, zniszczymy im święta, kurde, nie ma tu spektaklu. Co tu się dzieje? Zniszczymy lampy. O nie, Grinch troluje, Grinch troluje scenę, to ja tak naprawdę zacznę trolować go. O nie. O! Spadł, kurczę. Spadł w ogóle. O nie, jest teraz... Ja cię... Co on kombinuje? O nie, Grinch się tutaj pojawił. Pozwolę na to. Idź stąd, wypadł stąd. Teleportacja, słuchaj. Ja tutaj wszystko zniszczę. Zniszczę wszystko, kurczę. Wybuchnie, cała scena wybuchnie. Wszystko pójdzie z dymem. O nie, Grinchu, słuchaj, ja tutaj teraz przenoszę się. Patrzcie, co Grinch robi. Podkłada pod scenę kamery. Nie, Grinchu, nie pozwolę ci na to. Zostaw to w spokoju. Co ty, DJ, ja też chcesz rozsadzić? Jak ty to robisz? Czemu? Wszystko zniszczę. Nie będzie, kurczę, spektaklów świątecznych. Nic tych rzeczy, kurczę. Wszystko zostanie zniszczone. O nie, nie waż się nawet tego odpalić. No bo cię będę trollować do końca twojego życia. Nie, 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 nie. O nie, o nie. I uwaga, odpalamy. O nie, odpalamy o nie, czy nie, słuchaj. O nie, o dobra, tego, dobra, odpalaj, nie odpalaj. Ja uciekam stąd szybko. O ja uciekam stąd szybko. Dobra, to czas, kurczę, na odpałkę. Uwaga, przygotujcie się na spektakl waszego życia, ludzie, słuchajcie. O nie. Przygotujcie o nie. Się. Uwaga, o nie. Uwaga. Gdzie on jest? Jesteście gotowi? Gdzie on jest? 3, 2, 1. O ja, czy wy to widzicie? No nie, szybko uciekać, ratuj się kto może. Dużo ludzi, o nie. Wybucha wszystko wybucha. Ja cię kręcę. Grinch zepsuł to całe wydarzenie. Nie pozwolę na to. O nie, tak bawić się nie będziemy. Teraz to ja będę trollować Grincha do końca jego istnienia. O ja, popsuł nam cały spektakl tak. O nie, tylko gdzie jest G-Play? G-Play miał naprawić te światła. Ja cię, jakie tam teraz światła do góry są. Nie no, G-Play miał teraz naprawić światła, a teraz już Grinch wszystko popsuł. Ludzie się wystraszyli. Ludzie wszystko zepsuli. Lucky, co się stało? Ja tam byłem na górze, a tu nagle zaczęło wszystko wybuchać. O co chodzi? Słuchaj, co? My jesteśmy operatorami kamery, ale Grinch zepsuł wszystko. Nie dość, że święta niszczy, to jeszcze takie właśnie wydarzenie, które właśnie to było, wiesz, że to był koncert świąteczny i charytatywny jeszcze, że zbieraliśmy pieniążki na dom dziecka i Grinch wszystko popsuł. Ja nie mogę, a to cwaniak. Słuchaj, będziemy musieli jakoś coś wymyślić na niego, co? Musimy, kurczę, coś wykombinować i stary, i załatwimy tego cwaniaka, żeby go zwalczyć i żeby nie niszczył świąt. Co on sobie myśli w ogóle, no, co? No, ja ogólnie tak się bawić nie będę i słuchaj, jest taka sprawa, że będziemy go trollować do końca jego istnienia. Dobra, ja cię teleportuję do jego, do wioski. No i dotarliśmy do wioski Grincha, to właśnie tutaj gdzieś Grinch mieszka i musimy odnaleźć, gdzie jest jego dom, G-Play. Wiesz, gdzie może on się ukrywać?
Stary, coś mi się kojarzy, gdzie on miał ten domek. W ogóle tutaj, stary, jest takie bardzo gęste miasto, tu jest bardzo dużo mieszkańców, ale mi się zdaje, że on gdzieś nad wodą tutaj niedaleko, tak trochę bardziej na obrzeżach mieszkał. Musimy, słuchaj, odnaleźć jego domek i zrobimy mu takiego trolla, żeby pożałował i żeby nie zniszczył tych świąt. Co ty tak, na to? Jestem za. Panie villagerze, czy wie pan może, gdzie mieszka Grinch? Czy wie pan, gdzie jest może Grinch dom? No nie wiem, nic mi nie odpowiedział, Gipley. Masz może znalazłeś? Nie wiem, stary, nie wiem, szukam, no i nie mogę znaleźć, a ty? Jest, dom Grinch, masz? Mam tutaj, no zobacz. Ty kurczę, to on tutaj mieszka, wbijamy zobaczyć jego chatę? Tak, tylko jak on będzie to, wiesz co, to będzie mieć trochę przechlapane, ale wbijamy, dobra, obczajmy. Ja cię w busie mieszka. Kurde. Ty, zabierzemy mu trochę diamentów, a czemu on miałby mieć tyle diamentów? Stary, to już, kurczę, pięknie, już będzie mieć tutaj trolla niezłego, diamenty, kurczę. Wow, w ogóle tutaj ma jakiś ten, nie wiem, co on tutaj robi, Ja słyszałem ogólnie, że on w piwnicach swojego domu więził tutaj ludzi, także tu trzeba uważać na niego, bo on może też nas w końcu uwięzić, ale za to, że nam ten koncert zepsuł, my byliśmy operatorami na tym koncercie, pożałuję za to ostro. Choć może się rozdzielimy, pójdziemy do jakichś sklepów, popytamy się po ludziach i zdobędziemy jakieś przedmioty do trollowania. Dobra, to ja idę poszukać tutaj, widzę jakieś skrzynki, może znajdę jakieś TNT-ki czy coś i spotkamy się tutaj pod jego chałupą, co? No dobra, w takim razie idziemy. W takim razie ja lecę przed siebie. Chciałbym zdobyć jakieś TNT właśnie, tak jak Ghibli powiedział, płytki naciskowe, nie wiem, coś co potrafiłoby mi strollować go i pozwolić właśnie na strollowanie. Tu jakieś autko fajne ze skrzynką, wow, dobre, no. I chciałbym właśnie go strollować, tylko jakoś tak konkretnie, raz porządnie albo parę razy, no nie wiem, wysłać go na jakiś challenge. O, tu jest jakiś sklep, sprzedają siano, melony. O, i widzę TNT, jeszcze odwrócony do góry nogami, coś tu jest podejrzane. Tu muszę wejść, zapukam, może tutaj ktoś będzie. Puk, puk, halo? Zapraszam do sklepu, zapraszamy. O, dzień dobry, czy sprzedaje pan może tutaj TNT w tym sklepie? No pewnie, mamy nawet zbrojki z TNT, jak tutaj widać, naprawdę jest duży wybór. No i tak naprawdę, no, mamy bardzo dużo produktów, nawet samochody tutaj sprzedajemy, jak pan by był zainteresowany. Ja cię, ale super skrzynki macie złote. Słuchaj, ja mogę ogólnie ci zaproponować 3 diamenty na samym wstępie, no i stack diamentów. Skąd ty tyle pieniędzy masz? Kurczę, stack diamentów, to ja ci dam, słuchaj, nawet samochód ci dam, słuchaj. Naprawdę? Ja samochód mogę u ciebie kupić? Dobra, to daj mi wszystko. To, co potrafiłoby strollować, no nie powiem ci jaką osobę, ale coś, co potrafiłoby strollować jakąś osobę, okej? Stary, jak ty tutaj normalnie jesteś moim przyjacielem, ja ci tutaj wszystko dam, za takich klientów uwielbiam najbardziej, słuchaj, tu masz taką zbrojkę wybuchową, jeśli ją ubierzesz, słuchaj, klikniesz R, to normalnie wybuchasz. Normalnie ci tutaj dam jeszcze, jakbyś chciał jakieś mechanizmy skomplikowane robić. Tutaj płytkę naciskową dałbyś mi? O. Tak, dam ci płytkę naciskową, pressure plate'a, proszę, nawet jaki chcesz, słuchaj. Ja cię. Jupitery. Ale... Wiesz co, możesz firebole nawet jakieś ten porobić, jak chcesz, dispensera. Dawaj firebole. Ja cię, ile ty masz tego? Super, dziękuję ci bardzo. Wiesz ogólnie, bo idziemy trollować z Gplayem tego Grincha. No, kurczę, wiesz, Grincha? No. Ty, ale ja bym radził wam z nim nie zadzierać, to jest, kurczę, niebezpieczny koleś. Jak on się dowie, że wy mu coś zrobiliście, to, kurczę, pożałujecie tego. Ja bym z nim nie zadzierał, nawet mając, kurczę, tyle TNT i w ogóle on, kurczę, jest naprawdę bezlitosny. Specjalnie tutaj przyszliśmy, zmierzyliśmy tyle kilometrów, żeby właśnie dopaść Grincha. Dobra, dziękuję ci, ziomeczku, i zachowaj to dla siebie, że tutaj przyszliśmy trollować Grincha, okej? Okay? Dobra, okej, na razie, trzymaj się, jesteś super klient. Ty jesteś super sprzedawca. Dobra, okej. W takim bądź razie, kliknijcie w tym momencie łapeczkę w górę i napiszcie, czy mamy strollować Grincha. Napiszcie, trolujemy Grincha, czy nie trolujemy, zależy jak wolicie. W tym momencie mamy już potrzebne rzeczy do trollowania. Jestem ciekawy, czy chcecie, żebym strollował tego Grincha, czy nie. No ale jednak co jak co, zasłużył na to wszystko, zasłużył na to, żeby go strollować. Jednak nam się z Gplayem koncertu nie psuje, niech sobie popamięta i nauczy się tego. Dobra, w takim bądź razie, na samym początku chciałbym tutaj mu coś zrobić. Na razie nie będę do niego pukać, zaraz do niego zapukam. Kurczę, tutaj jeszcze jest taka rzecz. Dobra, na samym początku zrobimy coś takiego, że wpadnie do siebie do domu na dół. Okej, dobra, tylko żeby ten villager tutaj mi nie popsuł. W takim bądź razie jeszcze ogólnie zrobimy mu coś takiego. O, redstone weźmiemy. No i pochodnie, albo nie, dźwignię.
dźwignię. Kurczę, chyba tutaj villager wpadł, a nie, wydawało mi się. Dobra, w tym momencie tutaj robimy, poprowadzimy elegancko ładunek wybuchowy w tym kierunku. Kurczę, tutaj musimy ogólnie popsuć to. I będziemy tutaj, ustawimy TNT w trakcie, gdy on wyjdzie, to nie dość, że wpadnie do tej dziury, to ja jeszcze ogólnie uruchomię, aktywuję właśnie redstone'a i jeszcze wybuchnie, jak się wydostanie z tej dziury. Jeszcze podstawimy mu kolce, może nie wszystko naraz od razu. Jeszcze okej, okay. Dobra, i teraz zapukamy. Halo, halo, czy zastałem może tutaj Grincha? Puk, puk. O, halo, jest. Co jest, kurczę, kim ty jesteś, co ty tu robisz, co? Co to jest? Czekaj, to nic nie jest, musisz przejść tutaj, wyjść do tej, ja chciałbym, żebyś poszedł. O, o, co ty zrobiłeś, kurde? Ej, wypuszczaj mnie, ratunku, pomocy. O, ty, kurde, cwaniaku. Nie wydostaniesz się stąd, a co ty mi już nie pamiętasz? Ja wiem, że to ty tak naprawdę popsułeś nam cały koncert, wychodź z tej nory, no. O kurczę, jak mam stąd wyjść, jak jestem tu uwięziony, co? Wypuszczaj mnie. Teraz możesz wyjść. Kurde, jak mam wyjść? Weź mnie wypuszczaj! O ty kurde blacho! Ja nie mogę! Kurde blacho? To masz jeszcze kolce! Masz jeszcze kolce, cwaniaku! Kupułem się! O nie, o nie, o nie! Au, 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 au! Co ty kurcze? Ja ci popsuję święta, słuchaj! Już masz przekichane, że domek mi tak urządziłeś, to pożałujesz, kurcze! Nie jeden ze mną zadzierał taki cwaniak jak ty i później żałował tego, co zrobił, słuchaj! Święta mi popsujesz? Tak? To chodź, może chcesz jeszcze jedno TNT, jak jesteś taki cwaniak, co? Ej! Żadne TNT, kurde, nie chcę żadnych TNT, ała, kolce? O nie, teraz tu przesadziłeś, słuchaj. Zaraz ja, kurczę, tutaj kolce wezmę i ci pod nogę no wstawię. No to patrz na to, masz. Ała, o ty, co, o nie, teraz pożałujesz, o nie, ała, o, tak. Ała, ała, spal się, spal się, kurczę, zniszczysz się. Tak, a tylko spróbuj to zasadzić w moją chatę, nie, to pożałujesz. Ej, co pożałujesz, zaraz ty pożałujesz, zaraz zobaczysz, co ja potrafię. Uważaj, tak? Uważaj. Dobra, to teraz przesadziłeś, stary. Nie, no teraz, stary, to już koniec jest. Tak chcesz się bawić? No to ja wchodzę do mojego domku, kurczę. O nie, teraz to masz przekichane, teraz zobacz. Teraz to ty masz przekichane, zobacz tylko na to. I? O nie, tak jesteś? Zobacz, no to, zobacz, co z tym leci, zobacz, widzisz? No to patrz teraz, stary, myślisz, że ty jesteś lepszy ode mnie? Ja, kurczę, jestem lepszy, jeszcze stań lepszy, tutaj zobacz. Na środku, cwaniaku. O ty, no? Będziemy się teraz strzelać? O nie, no, chodź. Zaraz po G-playa zadzwoni i zobaczysz, będzie dwóch no to na jednego. Dawaj. Chodź, kurde, normalnie zaraz cię zniszczę, cały kurcze, wszystko ci poniszczę, patrz. A ja ci spalę całą chawirę i pożałujesz tego, że wszystkim robisz na przekór, pożałujesz tego, chodź tutaj jeszcze, może chcesz ze mną w takim razie uspokoimy się, nie będziemy się tutaj bić, ale zrobimy sobie rundkę bilarda, co ty na to? Ta rundkę bilarda, a ty pewnie będziesz oszukiwał, jak ty taki cwaniak jesteś, słuchaj. Ta, oszukiwał, nie będę oszukiwać, no chodź, zagramy w bilarda, już nie będziemy... Patrz, kurczę, ja tu już mam poczwórne naboje, a ty co, dalej, kurczę, z jednym dispensersiem? Ty jesteś mocny, kurde, ty masz naprawdę łeb jak sklep, ale nie trafisz mnie, jestem szybki w unikaniu, zobacz, podskakuję, widziałeś? Ała, czy on mnie naprawdę trafił, o nie! Trafiony, zatopiony, kurczę, cieniasie jeden, ha! O nie, teraz to już po tobie, zaraz popsuję ci wszystkie w ogóle te armatki, zobaczysz, okej, dobra, tu jesteś, o ty rybo, o ty rybo. No to chodź. Ty leszczu, no, i co? Ty jesteś leszczem, Grinchu! O nie, tutaj mnie bije! Dawaj go! Bije golem mnie! To mój, kurczę, to mój ten, mój, jak on się nazywa, golem, zaraz cię zniszczy, słuchaj! Ej, przestań trollować! Ej, czemu grać tutaj się nie odpala? Czemu to TNT się... O, jest! Chodź zagrać w bilarda, a nie, kurczę, TNT wysadzasz mi przy chacie, ty cieniasie jeden! Cieniasie? Zobaczysz, pożałujesz tego, okej, okay, dobra, gramy w bilarda, teraz tak naprawdę wyjaśni się, kto jest tak naprawdę lepszy, a kto jest gorszy, to jesteśmy za... Panowie, jesteś do widzenia, teraz my będziemy grali tutaj w bilarda, do Ej, widzenia, ale żegnam. Zostaw ich, jak ty się zachowujesz, żegnam, Grinchu! Kurczę. Gramy, masz tutaj kija i rozpoczynamy rozgrywkę. Ej, przestań! Ła! No dobra, ale gdzie masz tego kija? Dobra, ja będę grał pochodem, masz niech tutaj ci będzie. O, ślepaku, dobra. Ja tam to widzę. Dobra, to masz tutaj, o, auto, wstawię sobie tak po prostu. No dobra, to zaczynamy rundkę. Kto zaczyna? Papier, kamień, nożyce na początku, kto zaczyna? Dobra, papier, kamień, nożyce. Laki, to cienias napisałeś, widziałem to! To nie ja, to już tu było, każdy wie, że jesteś cieniasem. Masz nick Lucky i ty, a Lucky i ty równa się cieniak. Nie, ej, Lucky i ty równa się szczęście, aż to Grinch równa się cieniasem. Ty jesteś cieniasem i byłeś zawsze cieniasem.
Tak, chyba że sobie jaja robisz, słuchaj. Dobra, grasz to czy nie grasz? Czy chcesz, kurczę, pojedynek gram, inny, trollowy? Gram, zaczynam, dobra. No, biję wszystkie kule. Wow, widziałeś? Uderzyłem, pa, 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 pa. Widziałeś? Pu. Ja tu w moim nowym Ferrari, stary, podjeżdżam tutaj na tego bilard. Ej, przestań trollować, teraz ja gram, ej. No to graj, o, no graj, graj, nie, graj. No, wkurzyłeś mnie, idę ci zniszczyć chatę, słuchaj. Idę ci chatę wysadzę. Ej, wysadzę nie, ci chatę nie jesz mi chaty. Ej, nie jesz mi chaty, chodź tutaj na chwilę. Nie jesz mi chaty, co twój ty? Domek i wysadzę ci chatę, słuchaj, masz przekichane, o, nie? O nie, 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 nie pożałujesz tego. Słuchaj, dobra, to idź mi zniszcz chatę, ja dzwonię po G-Playa. Tak być nie może, ale jest, udało nam się strollować Grincha. Ale super, nie użyliśmy chociaż na niego tej zbrojki, ale tak, ale super. Ja cię pewnie w końcu wyciągnę wnioski i pożałuję i wyciągnę wnioski, że tak być nie może i tak nie można robić z ludźmi. O, G-Play w ogóle biegnie, ty G-Play trochę się spóźniłeś na akcję. Słuchaj, stary, znalazłem tutaj kilka fireballi mam, słuchaj, i co, gdzie ten... Ty, co tu się stało? Ej, o co chodzi, stary, co się dzieje? Beze mnie tutaj coś działałeś? No co ty gadasz, co ty wkręcasz w ogóle? Specjalnie chyba się spóźniłeś, bo się bałeś w ogóle z Grinchem chyba. Razem mieliśmy zrobić trolla, a ty, kurczę, sam wszystko tutaj... Gdzie ten Grinch jest, co? Jeż go pozamiatałem, on poszedł się powiedzieć, że poskarżyć się do mamy poszedł, a po drugie powiedział, że idzie mi wysadzić dom, chociaż jak ja w tej wiosce domu nie mam, to nie wiem, gdzie on poszedł. Kurde, ale ja słuchaj, ja nie mogę, nie wierzę po prostu, że zrobiłeś to beze mnie. Ja też chciałem, kurczę, go potrolować, co? No właśnie, a zobacz, ja chciałem z tobą potrolować, ale ty się leciutko spóźniłeś, no i tak więc wyszło, ale słuchaj, rozwaliłem go za dwóch, tak naprawdę można stwierdzić, że daliśmy razem radę, bo ty mi pomogłeś trochę go na początku uciszyć. A gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś u góry. A, na lampie, słuchaj. Masz za karę, kurczę, cię do wody wepchnę za to, że taki jesteś. Jakie plany, słuchaj? Idziemy dalej na spektakl, czy co? Tak, no lecimy już na spektakl, bo już nie mogę ciebie słuchać, G-Play. Wpadaj do ej. Wody. Dobra, to lecimy, stary. O, dawaj, teraz ej. Ty wejdziesz, teraz ty wejdziesz. O, kurczę, no, dobra, zobaczysz, zobaczysz. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, wychodź, cwaniaku. Ja ci tutaj kolce będę podkładać za każdym razem, gdy będziesz wchodził. Tak, kolce to sobie pod nogi podstaw, słuchaj. O, dobrze, widziałeś? Ty kurczę, nie grasz w mojej drużynie. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, słuchaj, ale jak taki jesteś, to sam będę pracował, kurczę, w teatrze już bez ciebie następnym ej, razem. Nie mów tak, bez mnie nie będziesz pracował. Nigdy ja idę do szefa, poskarżę się, kurczę, jaki ty jesteś tak naprawdę kolega. Idę. No dobra, ja idę za tobą, ale cię zatrzymam!